Nie będzie naboru do 7 liceum ogólnokształcącego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, przynajmniej w nadchodzącym roku szkolnym. Powód jest prozaiczny. W placówce brakuje miejsca, aby pomieścić licealistów. Jak tłumaczy Dawid Harasim, rzecznik prasowy PWSZ, uczelnia rozwija się, otwiera nowe kierunki i planuje remonty. Stąd jednogłośna decyzja Senatu PWSZ, że naboru nie będzie. Warto zaznaczyć, że ten brak naboru to nie jest ani wygaszanie liceum, ani likwidacja. Jest to na razie decyzja jednoroczna, na najbliższy rok szkolny. Dlaczego, czy skąd taka decyzja? Tu odpowiedź też jest banalnie prosta. W związku z rozwojem uczelni studenci potrzebują dużo więcej przestrzeni, dużo więcej miejsca. Jest to związane przede wszystkim z dwoma nowymi kierunkami, które uruchamiamy. Przypominam, jest to pedagogika oraz produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych. Przypomnę też, że ruszamy z remontem Centrum Symulacji Medycznych, więc także dodatkowe miejsce będzie potrzebne. Uruchamiamy pracownię mechatroniczną do kształcenia studentów, więc tych sal, mówiąc prosto, po prostu brakuje. Trudno powiedzieć, co będzie w kolejnym roku szkolnym. Być może licealiści zostaną przeniesieni do innego budynku dydaktycznego PWSZ przy ulicy Sejneńskiej. Co dalej z liceum, tego władze uczelni jeszcze nie wiedzą. Cały czas myślimy, jak z tej sytuacji wyjść, a koncepcji czy pomysłów jest naprawdę wiele. Możliwe jest przeniesienie liceum do innego budynku. Przypomnę, uczelnia posiada m.in. budynek przy ulicy Sejneńskiej, gdzie jest Akademicki Zespół Szkół. Możliwe jest też taki scenariusz, że w przyszłym roku ten nabór wróci, więc tak naprawdę jeszcze decyzja nie została podjęta. Aktualnie w 7 LO uczy się 180 uczniów. Niedawno szkoła debiutowała w szkolnym rankingu Perspektyw. Szkoła zajęła 2. miejsce w Suwałkach, 7. w województwie i 237. w kraju. To nas bardzo cieszy, że to liceum powstało około 4 lata temu. W tym roku zadebiutowało w rankingach Perspektyw na wysokim, bardzo wysokim miejscu. Więc cieszy nas ten wysoki poziom, który udało nam się uniknąć. Natomiast będziemy starali się i wierzę, że utrzymamy, czyli 2., 3. klasy nadal będą uczyły się w komfortowych warunkach, bo na tym nam przede wszystkim zależy. Natomiast też głęboko wierzymy w to, że ten nabór jest, brak naboru jest tylko jednoroczny. Sytuacja za 2 lata wróci do normy.